Dzień dobry, Alina Nowicz, studio KK24. Dzisiaj w naszym studiu gościmy dietetyk z szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, panią Joannę Józefowicz-Bryję. Dzień Witam dobry. Serdecznie. Pani Joanno, na kozielskiej porodówce ruszył pilotażowy program Dieta Mamy. Na czym on właściwie polega? To fakt. Od końca tamtego roku, czyli od grudnia 2019, nasz szpital przystąpił do programu pilotażowego Dieta Mamy i polega on na wprowadzeniu lepszych jakościowo produktów, jak również całego pakietu dietetycznego dla pań, które są w ciąży i już po porodzie. Ale to jest teraz tak, że z trzech dań, które były serwowane pacjentkom, mamy teraz pięć. Dlaczego akurat 5? Dlatego, że to wynika z zaleceń piramidy prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej, czyli takiego kompendium wiedzy dla całego społeczeństwa. A jak wiadomo, edukować i uczyć prawidłowych nawyków żywieniowych powinniśmy już od najmłodszych lat, czyli tutaj zaczynamy od mamy, która te swoje nawyki żywieniowe przekaże dziecku. Ale tak w najgorszej sytuacji są kobiety, które są po cesarskich cięciach. Ich dieta jest bardziej restrykcyjna, nieco trudniejsza. Proszę mi powiedzieć, czy jakiekolwiek zmiany dla nich również będą wprowadzone? Tak, to się zgadza, bo kobieta, która przeszła zabieg cesarskiego cięcia, powinna być w szczególny sposób otoczona troską, nie tylko poprzez lekarzy czy położne, ale również dietetycznie. I jak już można wprowadzić pokarmy, to taka pani otrzymuje od nas podstawową taką dietę, czyli kleik, i może sobie oczywiście wypić wodę, do tego sobą herbatę, ale wtedy, kiedy można, czyli już w drugiej dobie, możemy śmiało przystąpić do tej diety podstawowej i taka mama również może przystąpić do programu, zwłaszcza, że jest w okresie laktacji. I ten okres wymaga bardzo specyficznego żywienia, bo jak wiadomo, wtedy taka mama nie tylko siebie odżywia, ale również musi zaspokoić potrzeby energetyczne swojego małego dzidziusia. Czyli w szpitalu kobiety będą odżywiały się dobrze, będą miały zbilansowane posiłki, ale jednak wracają do domu. Co wtedy? Czy też mogą liczyć na porady dietetyka żywieniowego w tych trudnych czasami chwilach, kiedy nie mają czasu na stworzenie sobie takiego posiłku? Jak najbardziej, nie tylko w domu, ale najpierw zaczynamy od takiej edukacji żywieniowej na oddziale, gdzie panie otrzymują konsultację dietetyczną. Zawsze przed bądź po porodzie przychodzą panie dietetyczki, które edukują i mówią, jak należy się odżywiać w trakcie ciąży, jeśli to jest pani, która w okresie ciąży trafiła do szpitala, bądź już po porodzie, dlatego że to się trochę zmienia. Jak wiadomo, w okresie ciąży kaloryczność posiłków zwiększa się od 300 nawet do 500 kalorii, a w okresie laktacji powyżej 500 kalorii, po to właśnie, żeby zapotrzebowanie energetyczne nie tylko swoje, ale również na laktację zaspokoić. Tak samo te panie muszą wiedzieć, jakie produkty spożywcze powinny spożywać, a które z diety eliminować. I odbywa się taka edukacja zawsze na oddziale, ale po wyjściu mamy z dzieckiem do domu, taka pani może liczyć na edukację żywieniową i na kontakt z dietetykiem poprzez specjalny portal, który został stworzony na stronach naszego szpitala, jak również poprzez konsultację telefoniczną minimum przez 2 miesiące od wyjścia ze szpitala. Ale nic oczywiście też nie stoi na przeszkodzie, żeby taka mama przyszła na oddział i bezpośrednio z dietetykiem porozmawiała na jakikolwiek problem żywieniowy, który ją nurtuje. O jedno muszę zapytać, ponieważ kobiety, które karmiły dziecko piersią, miały takie przekonanie, że nie mogą jednak jeść wielu rzeczy. To prawdopodobnie się zmienia, że jednak kobieta, która karmi piersią, może już spożywać coraz więcej produktów, które kiedyś były wykluczane. Czy tak jest? Czy to ulega jakiejś zmianie? Cały czas, że tak powiem, pewne tutaj obserwacje trwają i faktycznie już teraz odchodzi się od takiego jakby pomysłu żywieniowego, że kobieta w okresie laktacji nie może wielu produktów zjadać. Między innymi mówiono, że nie można zjadać produktów, które wzdymają, prawda, czyli kapustnych, cebulowych czy warzyw strączkowych.
ale jeśli mama jadła takie produkty przed ciążą i one, czy w trakcie ciąży i one nie powodowały zaburzeń, a taka pani wiadomo musi zjadać wszystkie produkty spożywcze właśnie z tej piramidy żywieniowej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie produkty już po pewnym czasie w małej ilości oczywiście sobie wprowadzała. I też bardzo ważne jest, żeby obserwować siebie, jak również dziecko, jak ono reaguje na produkty, ale dopóki nie ma alergii pokarmowej, to tak naprawdę kobieta w okresie laktacji, jak i w ciąży może zjadać wszystko. A zostawiając już temat kobiet po porodzie, okresu laktacji, to jakie my wszyscy najczęściej błędy żywieniowe popełniamy? To jest tak naprawdę temat rzeka. Można było o tym bardzo długo rozmawiać i wiem, że jest wiele osób zaciekawionych tym tematem, ale tak, żeby w krótkich słowach to podsumować, to przede wszystkim my jako Polacy jadamy za dużo. Nie tyle za dużo kalorycznie, ale przede wszystkim bardzo często podjadamy pomiędzy posiłkami, co jest niestety złym nawykiem, bo to później może doprowadzić do nadwagi, a w konsekwencji do otyłości i różnych chorób dietozależnych. Oprócz podjadania, no to wypijamy za dużo napojów słodzonych. Ten cukier jest wszędobylski, mamy go nie tylko w napojach, ale i właśnie w tych wspomnianych przekąskach. W różnych innych produktach, które też sobie sami serwujemy. Także bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę na dodatki do żywności, jak również na ten cukier i żeby ta nasza dieta była zbilansowana, żeby była pełna owoców, warzyw, odpowiednich napojów, które nie niosą ze sobą wartości kalorycznej, czyli najlepsza jest dla nas woda. A jakby podejście żywieniowe do tych naszych problemów powinno być też konsultowane z dietetykiem, z lekarzem. No i bardzo dobrze, gdybyśmy coraz więcej na ten temat wiedzieli. I wtedy nie będzie różnych właśnie problemów dotyczących chorób takich cywilizacyjnych, głównie dietozależnych. Ale jest też takie podejście, że zdrowe odżywianie wiąże się jednak z czasem, który musimy poświęcić, żeby sobie te posiłki przygotować, no i finansami. Bo jednak zdrowe odżywianie jest uważane za kosztowniejsze niż takie... Myślę, że to nie do końca jest prawdą, dlatego że każdy z nas jeść musi i każdy jakimś budżetem na produkty spożywcze dysponuje, a zrobienie małych modyfikacji, wprowadzenie warzyw sezonowych, a nie warzyw, które są na przykład poza sezonem i są bardzo drogie, też już nam obniża koszty diety. Jeśli chodzi o problem przygotowania posiłków, to tak naprawdę dobra organizacja przygotowania zakupów, przygotowania sobie posiłków w domu też nam bardzo ułatwia sprawę. Przede wszystkim powinniśmy planować to, co jemy, a nie myśleć wtedy, kiedy jesteśmy głodni. No bo wtedy najczęściej sięgamy po coś, co jest jakąś przekąską, często nie do końca zdrową. No i koszt jakby tej diety jest przez to później podrażany. A tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać to, co mamy dostępne w danym sezonie, no i żeby się przygotować do przygotowania posiłków. Czyli tak, warto zastanowić się, co jemy, jak jemy i kiedy jemy. Dokładnie, także z tym się zgadzam. To bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem studia KK24 była pani Joanna Józefowicz-Bryja, dietetyk z szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.